Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić bardzo, ale to bardzo praktyczne wyrażenie, które myślę, że każdy z Was zna, a dokładnie chodzi mi tutaj o Lust Haben, tutaj powiedziałam bez okoliczniku, Lust Haben, czyli mieć ochotę, wenę i coś jeszcze. Bo to bardzo często słowniki podają, że lust to jest ochota wena. Yy, I mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że na przykład, kiedy powiemy zdanie Ich habe keine lust, ich habe keine lust. Tak jak dzisiaj moja Daisy, to godzinę mamy 13. Ona dalej jeszcze sobie tutaj leży wtulona w poduszkę, ponieważ pogoda jest dzisiaj u nas bardzo barowa. Więc w momencie, kiedy Daisy by w tym momencie powiedziała Ich habe keine lust. To może znaczyć, że albo nie mam ochoty, albo nie mam weny, ale również takie nasze polskie nie chce mi się. Bardzo często my w języku polskim mówimy po prostu nie chce mi się, tak? Nie chce mi się, tak? Pyta się mnie na przykład mąż, yy, 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 chcecie się ze mną iść na przykład yy, na grzyby? A ja mówię, chciałbym keine Lust. Czyli to znaczy, to może znaczyć takie nasze nie chce mi się. Czyli ich habe keine Lust, to znaczy, to może też znaczyć nie chce mi się, i habe Lust może znaczyć chce mi się. Albo zadamy pytanie hast du Lust, hast du lust um, mit lust? ja Kino zu gehen? Hast du Lust mit mir ja Kino Czyli albo czy masz ochotę ze mną pójść do kina, albo czy chce ci się lub czy masz wenę? Popatrzcie się kiedy Mówimy krótko ich habe Lust oder ich habe keine Lust. No to jest to, że tak powiem proste i logiczne. Często mówią w skrócie keine Lust. Z tego ich habe. Tak? Mogą naprawdę Niemcy bardzo często mówią tak w skrócie po prostu keine Lust. Czyli nie mam ochoty, nie chce mi się, nie mam weny. Ale kiedy mówimy dłuższe zdania na przykład, chcę mi się lub nie chcę mi się tak pójść do kina. Albo mogę powiedzieć, nie chcę mi się sprzątać. Ich habe keine Lust auf zu räumen. E, popatrzcie się, tutaj mamy konstrukcję zycu. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to na dole w opisie podeślę Wam linka do tej lekcji, bo ja nagrałam tutaj lekcję o bezokoliczniku zycu. Tu, i drodzy, jeśli chcemy powiedzieć, że mamy na coś ochotę albo nie mamy i potem jest drugi czasownik, a bardzo często mówimy tego typu zdania, to albo przed tym drugim czasownikiem jest CU, albo jeśli to jest czasownik rozdzielnie złożony, tak jak to to CU wchodzi nam do środka między przyimkiem a czasownikiem głównym. Ale często pytamy się lub mówimy, że mam ochotę na loda na przykład. Więc jeśli mówimy, że mamy ochotę i tutaj będziemy tłumaczyć tylko w e, znaczy, że mam ochotę na coś, na loda, na frytki, mam ochotę na przykład na kawę, piję teraz kawę, więc mam ochotę na kawę, czyli podajemy tutaj rzeczowniki, to wtedy będzie ich habe lust auf, auf Eis. Ich habe keine Lust auf Albo ja nie mam ochoty na loda. Czyli takie, mieć ochotę na coś, to tutaj mamy auf. Może Wam się też przydać pytanie, na co masz ochotę? To jest lekcja, o tym kiedyś nagram lekcję, ale tutaj będzie worauf. Worauf has to lust? Worauf has to lust? Czyli na co masz ochotę? I to jest takie pytanie, tak jak w języku polskim, może się dotyczyć, na co masz ochotę. I tu chodzi o jedzenie, albo na co masz ochotę, tak? No co robimy na co masz ochotę Worauf has to lust. Myślę, że Daisy dzisiaj nie ma lustu kompletnie na nic. Nie mycie. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie dla Was przydatna. Bardzo to jest popularne wyrażenie. Bardzo często Niemcy używają i zachęcam Was do używania tutaj tego zwrotu lust haven, albo, albo nie mieć lustu. Do zobaczenia!